Szanowni Państwo, ręce opadają mi do samej ziemi. Moja siwa głowa coraz mocniej siwieje. W ogóle widzicie Państwo, ile tutaj już jest siwych włosów. To wszystko przez to 10 miesięcy rządów Donalda Tuska się zrobiło, bo obserwuję codziennie rzeczywistość i każdego dnia pojawia się jakaś fatalna wiadomość. To chaos w prawie, to chaos w prokuraturze, to sędziowie nie są uznawani i ich wyroki, to powódź, to spółki Skarbu Państwa źle pracują i przynoszą coraz gorsze wyniki, zwłaszcza spółka Orlen. To kogoś aresztują. Tu zaraz Donald Tusk robi te swoje propagandowe cyrki i tańce na terenach powodziowych. Teraz to robi zresztą Marcin Kierwiński. Był u mnie na Opolszczyźnie i robił taki cyrk. Może będzie jeszcze chwilka, to o tym opowiem. To chaos i zapaść w służbie zdrowia, bo jak podało, szanowni Państwo, Radio Z, nie uwierzycie, 15 miliardów złotych brakuje w NFZ-cie, żeby zamknąć rok. Szpitale są w dramatycznej sytuacji. A kto rządzi służbą zdrowia w tej chwili? No kto taki? Izabela Leszczyna, która mówiła w czasie rządów PiS, że jak my to w ogóle dojdziemy do władzy, to jak za czarodziejskiej różdżki, jak machniemy, wszystko będzie cudownie. Tyle. Tu o, tutaj. WON. To po pierwsze dla Leszczyny, a po drugie mówimy, o co chodzi w tym temacie z NFZ. Zapraszam na materiał. Witam, szanowni Państwo, na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTubie. Jak zawsze proszę o trzy rzeczy. O suba, o komentarz i o łapkę w górę. To są trzy rzeczy, które wspierają nasz kanał, was nic nie kosztują, ale nam pomagają docierać do coraz szerszej liczby odbiorców z naszymi konkretami, z naszym konserwatywnym przekazem. Dziękuję wszystkim patronom kanału Analiza Polityczna. Jest ich coraz więcej. Kłaniam się. Dzięki wam możemy produkować więcej i mamy większą swobodę pracy. Dziękuję wszystkim kilkudziesięciu już wspierającym kanał poprzez platformę YouTube, przycisk wesprzyj. Kłaniam się naprawdę bardzo Państwu, bardzo, bardzo mocno. Specjalnie są newsy, niedługo będą też specjalne dodatkowe filmiki dla wspierających. Zachęcam do wspierania kanału. No to szanowni Państwo, warto dać przynajmniej na kanał, bo pracujemy coraz więcej i są z tego jakieś konkrety. Możecie Państwo sobie pooglądać, co mamy do powiedzenia, jak przedstawiamy rzeczywistość polityczną w Polsce, w odróżnieniu do tego, że bulicie kasę, ja też bulę kasę, płacę te składki zdrowotne, które miały być obniżone, a nie są. Bulicie kasę na służbę zdrowia i jak chcecie iść do lekarza, to i tak macie kolejki. Pójdźcie, zapiszcie się na jakiś zabieg, pójdźcie sobie, nie wiem, do neurologa, jak potrzebujecie. Jak do jakiegokolwiek specjalisty. Kolejka, miesiące. Miało być lepiej, mówiła Izabela Leszczyna. Miało być cudownie. Tymczasem, jak za czasu rządów Prawa i Sprawiedliwości były po prostu kolejki do lekarzy, no i system jakoś znacząco nie poprawił swojego funkcjonowania, tak przynajmniej nie było takich sytuacji, że szpitale nie wiedzą, co mają robić i szpitale masowo mogą się zamykać albo likwidowane będą oddziały. Tak jak alarmował ostatnio były starosta namysłowski z PiSu Konrad Gęsiarz, że będą likwidowane okrajane szpitale, oddziały w szpitalu w Namysłowie. Ale jak podaje Radio Z, no czegoś takiego zapisu nie było. Chyba, że ja nie pamiętam, ale no nie było. Jak podaje Radio Z, szanowni Państwo, 15 miliardów złotych brakuje w kasie Narodowego Funduszu Zdrowia. 15 miliardów złotych nie ma na zabiegi, żeby zapłacić szpitalom za wykonane zabiegi. Szpitale wykonały pewne zabiegi i czekają na pieniądze. Tych pieniędzy nie ma. Chodzi nie tylko o świadczenia nielimitowane, ale także o te zakontraktowane i zatwierdzone przez NFZ. No, Izabela Leszczyna. By ratować się finansowo, część placówek odwołuje i przekłada zabiegi planowe nawet na przyszły rok. No, ja współczuję osobie, która była już blisko tego zabiegu i czekała jakiś rok i nagle usłyszy, że poczeka kolejny rok. No przecież to jest po prostu jakiś dramat, no to jest katastrofa. Nie możemy dalej czekać i odmawiać pacjentom, mówi Radiu Z Piotr Matej, dyrektor szpitala specjalistycznego w Lublinie. Przepraszam, co mam powiedzieć lekarzom, żeby przesuwali pacjentów, według jakich kryteriów?
pyta, nie kryjąc zdenerwowania. No, szanowni państwo, to jest jakiś absurd, ale zobaczmy. Zobaczmy, co mówiła Izabela Leszczyna w czasie rządów PiSu. Zobaczmy to, bo po prostu będziemy jej to wypominać i przypominać cały czas. Specjalistka od siedmiu boleści. Chcę powiedzieć Polakom, to wszystko, te problemy znikną. Jak za dotknięciem czarodziejskiej naprawdę? Różdżki... Tak. Jak przyjmiecie władzę, to już panie będzie redaktorze, kraina szczęśliwości. Nie da się za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zmienić wszystkiego od razu, chociaż bardzo bym oczywiście chciała. Jak za czarodziejskiej różdżki? Jak za czarodziejskiej różdżki, to jest po prostu gorzej. I ja też mam wrażenie, że oni sami nie wiedzą, ile kasy potrzebują. No bo posłuchajcie, W tym roku potrzebujemy 3 miliardów złotych, żeby rozliczyć się ze szpitalami. Mówiła na początku września Izabela Leszczyna w sygnałach dnia radiowej jedynki. W radiu też przejętym siłą, chyba w stanie likwidacji. Dwa dni temu jeden z jej zastępców, Wojciech Konieczny, on chyba reprezentuje Lewicę, również w tej audycji Sygnały Dnia Radiowej Jedynki mówił, że brakuje nam do tego, żeby zapłacić nadwykonania za trzeci kwartał około 5 miliardów złotych. No naprawdę zaczyna być niepokojąco, bo jak widać kierownictwo resortu zdrowia samo nie wie, ile im brakuje kasy. No to jest tak, Leszczyna 3 miliardy, ten mówi 5 miliardów, Radio Z ujawnia, że brakuje 15 miliardów, no to przecież to jest jakiś dramat. Służba zdrowia i leczenie pacjentów to jest podstawowa rzecz każdego państwa. Zapewnienie zdrowia i dostępu do usług lekarskich obywatelom. Płacimy za to grube pieniądze. Co mają zrobić ludzie, którzy potrzebują nagłych zabiegów? Albo co mają zrobić ludzie, którzy od lat, od miesięcy czekają na dany zabieg, daną operację i co teraz tego nie będzie? Jest początek października. Przed nami jeszcze niemal 3 miesiące tego roku, a szpitale nie mają już kasy i nie będzie żadnej kasy, nie będą dokonywać żadnych innych zabiegów, operacji, nie wykonywać świadczeń, bo no, z czego im zapłaci NFZ? No to jest po prostu jakaś istna kpina, to jest jawna kpina. I uwaga, nie uwierzycie, czyja to jest wina według Leszczyny. No po prostu moje biedne siwe włosy będą coraz siwsze, trudno. Okazało się, że we wszystkiemu winne jest Prawo i Sprawiedliwość według pani Leszczyny, bo to Prawo i Sprawiedliwość w ubiegłym roku, słuchajcie tego, bo to jest mocne, nie zabezpieczyło 7 miliardów, które były konieczne na wypłaty tych podniesionych wynagrodzeń od stycznia do lipca 2024 roku. Tych 7 miliardów po prostu cały czas brakuje. Nie wiem, co mam powiedzieć. Naprawdę nie wiem. Przecież to ta kobieta odpowiada teraz za służbę zdrowia. Nie Prawo i Sprawiedliwość. To jest najgorszy rok, jak się rozmawia z dyrektorami placówek, jak się rozmawia z samorządowcami, którzy zajmowali się z szpitalami, albo zajmują się dalej, nie będę wymieniał nazwisk, to mówią, to jest najgorszy rok, mamy największy dramat, jaki był. Za PiSu, nawet jak było źle, to jakoś tak rządziło Prawo i Sprawiedliwość, że zawsze te pieniądze spływały. Ja nie wiem, jak to robił Mateusz Morawiecki. Ja nie jestem fanem Mateusza Morawieckiego, bo w mojej ocenie on szkodzi wewnętrznie PiSowi, ale jeżeli chodzi o rachunkowość i zarządzanie finansami państwa, to Morawiecki musiał być, a może jest jakimś absolutnym geniuszem, bo na wszystko były pieniądze i gdyby nie pandemia koronawirusa, to spłacalibyśmy swoje długi, bo przed pandemią Morawiecki zaplanował budżet bez deficytu. No to jest jakiś absolutny hit, że na wszystko było. Później wybuchła pandemia, Morawiecki na wszystko znalazł pieniądze. No na wszystko. Dla przedsiębiorców, dla szpitali, dla pielęgniarek, te dodatkowe różne rzeczy. Jak się rozmawia na przykład z księgowymi, no to oni dyskutują, ile firm straciło na pandemii, ile nie. I są tacy, którzy mówią, że nie ma firm, które za dużo straciły na pandemii, bo tyle państwo im dopłaciło. Owszem, jakieś biznesy się też pozamykały, ale państwo płaciło przedsiębiorcom starcz, które wówczas powstawały. I służba zdrowia, mimo że nie była idealna, pomimo tego, że dalej też były kolejki do lekarzy, nie było takich sytuacji, żeby minister zdrowia
ogłaszał, że nie brakuje pieniędzy, albo że pojawi się pojawią, że 15 miliardów jest luka w NFZ-cie. No tego nie było. I teraz jak oni chcą pomagać powodzianom i skąd oni wezmą te 20, 23, 25 miliardów złotych na pomoc powodzianom, jak oni nie mają na lukę w NFZ-cie? No Chryste, i Leszczyna mówi, że ona jest w kontakcie z ministrem Andrzejem Domańskim i oni coś tam wymyślą. Ona na pewno wymyślą i to na pewno będzie spłacone. Z czego? Z czego ja się pytam? Do widzenia. No, Leszczyna jest po prostu kolejną osobą w tym rządzie, która powinna zostać zdymisjonowana. Ona się nie nadaje tam do zarządzania. Tam potrzeba twardej ręki człowieka, który pójdzie do ministra finansów, pójdzie do premiera i powie, tu potrzebuje kasy, bo to jest służba zdrowia. Polacy powinni być leczeni na odpowiednim poziomie. Co mają zrobić ludzie, którzy na przykład nie dostaną się teraz do lekarza, bo nie będzie zabiegów, albo będą bardzo długie kolejki? Co mają zrobić? Pójść do prywatnego lekarza, przy tym jak widzimy, jakie są ceny w sklepach i może być widmo rosnącej inflacji, już w Polsce rośnie inflacja, co mają? Bulić z własnej kieszeni na składkę zdrowotną, na podatki, na leczenie i jeszcze na prywatną służbę zdrowia? No ludzie święci, to nie jest uśmiechnięta Polska, to jest makabryczna Polska. Tyle na dziś. Do zobaczenia.